Magiczne przesłanie od wróżek. Na ten tydzień, od 7 do 13 lutego, witam serdecznie wszystkich moich kochanych słuchaczy. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli jesteś nowy, nowa. Jeśli dzisiaj właśnie pierwszy raz odkryłeś orakel miłości u Loeli, zasubskrybuj z dzwoneczkiem, a dostaniesz wszystkie powiadomienia od YouTube'a o moich nowych filmikach z wróżbami kolektywnymi dla Was. Zapraszam również, kochani widzowie, do komentowania, do lajkowania, jak również zapraszam Was wszystkich na wróżby indywidualne, które odbywają się za pomocą WhatsAppu lub Messengera, Skype'a. Napiszcie, kochani, do mnie na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie pod filmikiem i w komentarzach i ja odpiszę Wam od razu, jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Wróżby indywidualne oczywiście opierają się na Waszych datach urodzenia, zdjęciach osobistych i konkretnych problemach. Zapraszam. Dzisiaj magiczne przesłanie od wróżek. Zobaczmy, jaka karta anielska jest ważna na ten tydzień. Magiczne przesłanie od wróżek dr Doreen Virtue to właśnie ta talia tarota. Ta talia anielska, przepraszam, nie tarota tym razem, tylko talia anielska, karty anielskie. Zobaczmy, jaką kartę wylosowałam na ten tydzień. Co mówi nam ta karta? Mamy przepięknego anioła, który w pięknych barwach fioletowych, różowych, tutaj swoją czarodziejską różdżką przekazuje coś kobiecie klęczącej. Przekazuje jej jakąś moc od wszechświata, od Boga, od opatrzności Bożej. Z góry, pokazuje palcem na górę, na wszechświat i przekazuje jej jakąś właśnie tutaj iskrę nadziei. Zobaczmy, co oznacza ta karta. Uzdrawianie, uzdrowiony, uzdrowiciel. Otacza Cię uzdrawiająca energia. Widzicie, ten anioł uzdrawia tą kobietę, która klęczy i ma nadzieję na lepsze jutro, na lepszy czas. Zobaczę teraz, co napisała dr Doreen Virtue w swojej książeczce na temat tej karty. Uzdrowianie, uzdrawianie, uzdrowiony i uzdrowiciel. Otacza Cię uzdrawiająca energia. Sytuacja, o którą pytasz, jest uzdrawiana. Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Masz uzdrowicielskie zdolności, które możesz wykorzystać na swoją korzyść, a także, by pomóc innym ludziom w uleczeniu. Dodatkowe znaczenie tej karty. Twoje życiowe cele związane są z uzdrawianiem. Ty lub osoba, w imieniu której pytasz, doświadcza właśnie mocy uzdrawiania. Wiedz, że sytuacja, w jakiej się znajdujesz, została już duchowo uzdrowiona. Zapisz się na kurs uzdrawiania lub poczytaj o tym. Znajdź pracę w ośrodku uzdrawiania albo załóż go sam. Widzicie, kochani, tutaj macie jakieś talenty uzdrawiania. Nawet taki kanał z kartami też ma taką funkcję uzdrawiania, uzdrawianie emocjonalne, duchowe, mentalne, psychiczne. Pomoc. Pomoc i otucha. Danie otuchy ludziom, którzy potrzebują właśnie pomocy emocjonalnej. Zobaczmy teraz, jakie anielskie klucze jeszcze ważne są na ten tydzień, które pozwolą otworzyć być może
Wasze myślenie i pomóc w rozwiązaniu jakichś problemów. Żyj radośnie, czyli optymizm, radość, pozytywne myślenie to bardzo ważne aspekty dla zdrowia psychicznego. Miej odwagę się zmienić. Jeśli wiesz, że coś ci doskwiera, coś cię frustruje, nie wiem, na przykład nałogi, jakieś złe przyzwyczajenia, to miej odwagę to zmienić. I nie mów, że zmienisz to jutro, w następnym tygodniu, na przykład rzuć palenie, zrób to dziś i nie wypieraj się jakimiś innymi powodami, że zrobisz to jutro lub w następnym tygodniu. Rozkoszuj się życiem, czyli ciesz się życiem, ciesz się z każdej chwili, ciesz się z każdego momentu pięknego, doceniaj to. Po prostu bądź też w stanie się cieszyć, a nie tylko narzekać, negatywnie myśleć. Ciesz się każdym pozytywnym dniem, każdą pozytywną chwilą, czymś, co pozytywnie ci się udało załatwić. Także kochani, masz talenty jakieś uzdrawiające, które pomogą ludziom, przyjaciołom, to wykorzystaj je. I uwierz też, że Wszechświat, anioły, archanioły, opatrzność Boża pomogą ci samej się też uzdrowić, jeśli będziesz prosić o pomoc. Wszystko, co prosisz, będzie spełnione. Tylko musisz prosić, musisz w to wierzyć, że jest jakaś nad tobą jeszcze siła wyższa, która cię wspiera, która ci pomaga, która tobą też kieruje. Dziękuję serdecznie. Życzę wam pięknego tygodnia, pełnego radości, optymizmu. Rozkoszuj się życiem i miej odwagę się zmienić. Jeśli jest coś w twoim życiu, co ci się nie podoba i co ci nie odpowiada. Pozdrawiam was i do usłyszenia już wkrótce.